Opowiem dziś o narzędziach tortur, jednakże ograniczam się jedynie do narzędzi, które wykorzystywano podczas przesłuchań bądź do wykonania kary, ale nie służyły do uśmiercania ludzi. Oczywiście można było nimi zabić, ludzie umierali w trakcie przesłuchań, ale nie był to... Główny cel. Jak pewnie wielu z Was wie, prowadzę również drugi kanał, Światowa Historia, poświęcony historii i powstał Instagram. Związany właśnie z tym kanałem, będą tam się pojawiać ciekawostki historyczne oraz making-offy materiałów, które możecie oglądać na kanałach. Także zapraszam! Bocian. Nazwę swoją wziął od kształtu przypominającego sylwetkę Bociana. Wynalezienie tego narzędzia tortur przypisuje się naczelnikowi więzienia Tower z czasów Henryka VIII. Tortura polegała na zakładaniu narzędzia na szyję, dłonie i miejsca tuż nad stopami ofiary, co miało na celu całkowite skrępowanie ciała. Urządzenie opracowane zostało w taki sposób, by powodowało wystąpienie u osoby torturowanej już po paru minutach silny i bolesny skurcz mięśni brzucha. A następnie klatki piersiowej, szyi oraz kończyn. Prowadziło to do długiej i bardzo bolesnej agonii. Z upływem czasu dolegliwości doprowadzały osobę umieszczoną w bocianie do szaleństwa. Widełki Heretyków. Narzędzie tortur, solidnie umocowane naszej ofiary za pomocą mocnej, skórzanej opaski, wywoływało silne bóle, powodowane bezpośrednio przez cztery ostrza wbijające się w podbródek i tor torturowanego przy każdym jego poruszeniu się. Pozwalało to na szybkie uzyskanie przyznania się do winy. Ten typ widełek używany był najczęściej przy przesłuchaniu osób podejrzanych o herezję czary czy też przestępstwa pospolite. Hiszpańskie buty. Narzędzie tortur w formie imadła zamkniętego w drewnianym lub metalowym pudełku. Kiedy dokręcano śrubę, miażdżyła stopę. Buty mogły też zawierać kolce. Popularność zdobyły dzięki prostocie, nie wymagającej większych kwalifikacji kata. W innej wersji tortury polegały na wkładaniu nogi ofiary do metalowego buta i podgrzewaniu go. Łoże sprawiedliwości. Rodzaj narzędzia tortur w formie poziomej ławy zaopatrzonej w kołowrót i sznury bądź łańcuchy służące do wyciągania kończyn w czasie gdy druga para kończyn była przytwierdzona do konstrukcji łoża. Na Łożach sprawiedliwości umieszczano często także nabijane kolcami, w walce, tzw. hiszpańskie zające, które wkładano pod plecy przesłuchiwanego. Niekiedy korzystano z prostszej formy łoża tortur, jaką była zwykła deska lub belka. Użycie łoża powodowało jednocześnie unieruchomienie osoby torturowanej, co ułatwiało zastosowanie innych tortur. Było to najczęściej stosowane w Europie narzędzie tortur. W niektórych izbach korzystano z działającej na podobnej zasadzie drabiny lub krosna. Gruszka. Metalowe narzędzie tortur, dzięki któremu, za pomocą mechanizmu sprężynowego lub śrubowego, można było je wkładać w naturalne otwory ciała, a następnie powodować rozwieranie się tego narzędzia. Mechanizm sprężynowy działał na podobnej zasadzie, co w automatycznie otwierającym się parasolu. Stosowana do ustnie uniemożliwiała ofierze wydobywanie głosu, a tym samym załatwiała problem jęków i krzyków torturowanej w inny sposób ofiary. Zaopatrzona w ostrza była samoistną torturą. Kaleczącą wnętrze ciała. Klatka błaznów. Składała się z metalowej konstrukcji podobnej do obecnych klatek dla ptaków, lecz znacznie większych rozmiarów, co umożliwiało pomieszczenie kilku osób jednocześnie. Wystawiano je w miejscach publicznych, najczęściej na rynkach, aby mogły skutecznie służyć wymiarowi sprawiedliwości. Obiekty te wykorzystywano do wykonywania kary na honorze. Poprzez wystawienie skazańca na wideo publiczny celem ośmieszenia. Spotykały się również klatki, których konstrukcje były ruchome, co umożliwiało wykonywanie nimi wielu obrotów przez zgromadzonych gapiów, a siedzącego w niej nieszczęśnika doprowadzało to do wymiotów i omdleń. Dodatkowo Ciekawska gawieć mogła obrzucać skazańca wyzwiskami lub, w najgorszym przypadku, różnego rodzaju przedmiotami. Jedna z takich klatek znajdowała się we Wrocławiu. Trafiali do niej ludzie oskarżeni o swawole, czyli zakłócenie ciszy nocnej, ubranie męskich ubrań przez kobiety, czy pijaństwo. Zgniatacz głowy. Narzędzie tortur znane już w średniowieczu. Duże uznanie zdobyło w północnych Niemczech, gdzie było najczęściej stosowane. Głowę ofiary umieszczano między belką dolną a metalową czaszą, wykonaną z żelaza i zaopatrzoną w mechanizm śrubowy. Jego przekręcanie powodowało stopniowe uszkadzanie głowy. Najpierw zgniatane były szczęki i kości jarzmowe, a następnie puszka mózgowa. Z czasem instrument ten straci znaczenie uśmiercające na rzecz środka do wydobywania zeznań. Ofiary wyrażały chęć współpracy już po kilku obrotach śruby. Popularnie zgniatacz nazywano czapką. Kołysanka Judasza. Nazwa narzędzia tortur, jak i samej tortury wykonywanej przy jego pomocy. Kołysanka Judasza miała formę wykonanego z drewna ostrosłupa, którego górny wierzchołek bywał okuty metalem. Konstrukcja. Była ustawiona na kilku drewnianych nogach. Osobę torturowaną podwieszano pod sufitem za pomocą systemu Lin. W trakcie tortur ofiarę wielokrotnie gwałtownie opuszczano na ostry wierzchołek kołysanki, tak aby zagłębił się on, w zależności od płci osoby torturowanej, w otwór. Tortura była w zamyśle przewidziana do dłuższego stosowania w sposób uniemożliwiający odpoczynek ofierze. Gdy ból doprowadzał do utraty przytomności, osobę torturowaną cucono, by kontynuować przesłuchanie. Żelazna dziewica Urządzenie do wykonywania kary na honorze należące do kategorii płaszcza hańby. Było to pudło w i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi. Powszechnie uważa się, jakoby to urządzenie wyposażone było w ostre kolce, umieszczone na wewnętrznej stronie zamocowanych zawiasowo klap, które wbijały się w ciało torturowanego w miarę zamykania urządzenia, dotkliwie raniąc, jednak nie naruszając ważnych dla życia organów. W w krajach protestanckich rozpowszechniony jest pogląd, że w czasach inkwizycji z urządzenia korzystano dla poddawania torturom kobiet podsądzonych o czary, jak również wykorzystywano je w torturowaniu heretyków. Ostre kolce powodowały kłucie po całym ciele, a w konsekwencji zranienia wnętrzności, w wkłucie oczu oraz ogólne wykrwawienie. Zwykle w żelaznej dziewicy z kolcami we wnętrzu przypisuje się Elżbiecie Batory. Krzesło inkwizytorskie. Narzędzie tortur stosowane w Europie Środkowej, zwłaszcza w Norymberze, gdzie stosowano je do 1845 roku podczas regularnych przesłuchań sądowych. Krzesło samo w sobie nie było groźnym narzędziem tortur. Sadzana na nim osoba odczuwała jedynie lekki dyskomfort. Ostro zakończone kolce umieszczone w gęstą sieć przebijały ciało jedynie w miejscach nacisku uprzęży unieruchamiającej. Jeńca, co choć bolesne, nie gwarantowało sukcesu. Dlatego też krzesło stosowano w połączeniu z innymi formami tortur. Na łonie kobiet dla dodatkowego obciążenia kładziono około 50-kilogramowy kamień. Torturę prowadzono przez wiele godzin. Kadzy zwiększał dodatkowo cierpienia osoby torturowanej, chłoszcząc jej członki, szarpiąc ciało kleszczami, miażdżąc palce lub używając innych technik. Inną formą było wykorzystywanie w torturach żywiołu. Ognia. Pod krzesłem umieszczono palenisko. Ogień oddziaływał na stalowe siedzisko, w efekcie rozgrzane do wysokich temperatur kolce zagłębiały się w ciało oskarżonego, powodując niezwykle bolesne obrażenia. Krzesło miało różne wymiary, kształty i odmiany. Z czasem pojawiły się również krzesła, które były nieco bardziej rozbudowane. Posiadały specjalne śruby i okucia. Które przy skręcaniu powodowały wbijanie się kolców w ciało z różnych stron. Na takim krześle można było spędzić nawet kilka dni. Najpopularniejsze krzesło inkwizytorskie to tak zwane krzesło hackera. Nazwa pochodzi właśnie od kata hackera, który skonstruował je w więzieniu w Offenburgu. Otóż krzesło to było wyjątkowe, ponieważ miało specjalnie wbudowane palenisko, przeznaczone głównie do podsmażania ofiary. Na takim krześle można było wytrzymać maksymalnie 20 minut. Większość ofiar przyznawała się do winy już po 15 minutach. W dokumentach z tamtego okresu można znaleźć informację, że oprawcy raczyli się w trakcie tortur alkoholem i zdarzało się, że po powrocie zostawali swoją ofiarę żywcem usmażoną. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie następną dyszkę, i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie możecie się dowiedzieć więcej o historii. I oczywiście zapraszam na Instagrama Światowa Historia, na którym będę dodawać ciekawostki związane z historią oraz making of filmów, które pojawiają się na tych kanałach. Trzymajcie się, cześć!